Hej, witajcie drodzy widzowie, Halloweenowa groza powróciła do Overwatch, gdzie główną atrakcją jest zupełnie nowy tryb PvE. Rok po pokonaniu złego doktora Złomensteina, jego narzeczona postanawia się mścić na mieszkańcach Adlersbrunn. I tym razem to naszym zadaniem jest wedrzeć się do zamku. Dlatego nie ma co przedłużać, będę gadać po prostu w trakcie gameplayu. Zatem po prostu wskakujemy do salonu gier, odpalimy sobie nową zemstę doktora Złomensteina i dzisiaj na razie tylko sobie omówimy ten nowy tryb, jak wygląda jego gameplay, a dopiero w następnych filmach skupię się na całej reszcie wydarzenia sezonowego, jakim jest Halloween. No, dobra, to weźmiemy sobie... będę grać z randomami, ale żeby był jakikolwiek challenge, ustawię na wysoki. Jak coś, to ustawiłem sobie język polski, dubbing, żeby wszystko na luzie zrozumieć. Zagramy królową jako egzekutorka. Okej, teraz historia. ...szalonego doktora Złomensteina i uratowała pana na zamku. Tej nocy na nawiedzonych przez słowniki ulicach, w blasku księżyca w pełni, kolejna czwórka bohaterów zmierzy się z nową grozą, gniewem narzeczonej Złomensteina. Dobra, pierwsza rzecz, która mi się naprawdę dosyć spodobała, to, że nie zaczynamy wspólnie, tylko każdy jest, odradza się w zupełnie innym miejscu w Eichenwalde. I musimy się wydostać ze swojego tutaj budynku. O, takie, no, coś innego. Taki drobny, interesujący pomysłek. O, zmienili trochę te złomniki. One teraz zbliżają się do nas i eksplodują przy bliskim kontakcie. O, dużo damage'a zadają. Ej, czy ono mnie leczy? Okej. I teraz tak, musimy się zebrać pod karczmą. Innym bohaterom trochę więcej czasu zajmuje, bo powiedzmy gdzieś tam daleko się odradzają. I teraz no. Ojejciu. Słabo to widzę. Okej, teraz będzie dosyć ciężki moment, bo dużo omników się pojawia i trzeba jak najszybciej wejść do środka. Niestety. Dobra, trzeba aktywować radio. Teraz jesteśmy w tawernie. Okej, i aktywujemy tutaj radio. Może ktoś uciszyć ten jazgot? Sprawdźcie radio, o, sprawdźcie radio, ciach. Zamek upadł. Te wiadomości. Mam nadzieję, że wszyscy są bezpieczni. Czy ktoś wie, co się tutaj dzieje? Założę się, że te złomniki mają coś wspólnego z panem zamku. I bez wątpienia z doktorem Złomensteinem. Dobra. Na co czekamy? Ruszajmy do zamku i posiekajmy go na blasterki. Królowa ma fajne teksty w tym trybie. Dobrze, idziemy. I teraz tak. Jak sami widzicie, Eichenwalde zostało mocno zmodyfikowane. Jest wiele nowych ścian, przejść, niektóre są zablokowane. Cała mapa jest w jakiś sposób wykorzystana. Na dodatek jakieś otwarte przestrzenie albo wnętrze w zamku jest podzielone na nowe jakby pomieszczenia. Dużo ścian jest po prostu postawionych, także to nie jest duży jakiś otwarty zamek, tylko rzeczywiście wiele mniejszych zamkniętych pomieszczeń. Taki jakby labirynt troszeczkę, no zobaczycie zresztą. Okej, musimy dojść do bramy. O, i teraz jest zamknięte, czyli szukamy klucza. Tam jest, gdzieś się znajduje klucz, musimy go szukać. Może tutaj? Nie. Może tutaj? O, jest klucz. O! Dobra, czyli teraz trzeba podnieść ten klucz. Uwaga, podnosimy go. O, Banshee! I teraz ona jest pierwszym bossem. Walczymy z Moirą. Moira jest pierwszym bossem. Uwaga, idziemy. Gdzie ona jest? Tu jest. Moira! Ale uciekła.
Gdzie ona jest? Tu jest! Czas się odpłacić! Ho, nie dostała mojego, z mojego ulta. Była za mną. O, już ktoś nam padł? Czekajcie, złomniki też są niebezpieczne dosyć. Trochę zmienili mechanikę wskrzeszania. Normalnie można wskrzeszać, wcześniej było można wskrzeszać od razu. O, lecz Banshee nie żyje. Wcześniej można było wskrzeszać od razu, ale to długo trwało. Teraz jest coś takiego. Spodziewałam się więcej po mojej drogiej Banshee. Teraz jest... Kto mi to nadaje we łbie? Wyświadcz sobie przysługę. Trzymaj się z dala od zamku. Bo inaczej... Chyba znalazłyśmy winowajczynię. Teraz trzeba ją powstrzymać. Dobra, otwieramy bramę. Teraz jest coś takiego, że wskrzeszanie jest bardzo szybkie, ale zamek powinien być tam. Mija kilkanaście sekund, zanim w ogóle możemy to zacząć robić. Ta, a ja nie lubię, jak ktoś się na mnie gapi. Jesteśmy obserwowani. Tu są Winstony, gargulce, coś się zbliża. Jest nad nami. To jest gargulec Winston! Walczymy z drugim bossem, Winstonem. Niestety już tam padli. Ojej, ojej, ojej. I pojawia się kolejny gargulec. No tutaj, walczymy z dwoma naraz. Może ulcik jakiś, żeby dwóch naraz. Jednego bijem. No ale nam padają. Jednego. Użyłem sobie krzyk. O. I leży, dobra, i teraz tego bijemy. No. Walczymy. I leży. Wulce obróciły się w tył, a głos znów przemówił. Teraz idziemy do podziemi. Ta brama pozostaje zamknięta. Oczywiście moje zwierzaczki. Nie jesteś doktorem, więc kim? Pogrążoną w żałobie wdową. Jesteś narzeczoną tego złamasa! Poważnie? Zagrodziłam drogę do zamku, więc tu kończy się wasza opowieść. Złamasa? Może znam inną drogę. Zejdźmy do lochów. Dobra, schodzimy do lochów, tak? I teraz jesteśmy tutaj uwięzieni. Musimy... być dźwignia, która otworzy tajne przejście. Tak, dźwignia, która otworzy tajne przejście. Tutaj. O. W strzelach lochów na bohaterów padł straszliwy i hipnotyzujący wzrok. Marionetka! Co się dzieje? Co się dzieje? Czy nie śnimy? Chyba mamy pieprzony koszmar! Pieprzony, uuu! Jakie słowo! Dobra, walczymy z echo, tylko to nie jest jeden boss, tylko chyba 4 czy 5 echo. O, i kolejne się pojawiło. Te wszystkie echo, które tutaj widać, one się w końcu zaczną budzić, nie wiadomo która. O, tu jest! Oj, padam! Dobra, i teraz kolejna, powiedzmy ta. Nie! Chyba 6 ich jest. Ta lub ta. Ta. Okej, i teraz ta. A nie, to wszystko. Zadanie ukończone i idziemy. Narzeczona nadal nękała bohaterów.
Miałam nadzieję, że się nie obudzisz. Teraz walczymy z kolejnym bossem. Mów, co zrobiłaś z panem tego zamku. Mam wobec niego plany. Ten teren już jest znajomy. Was też. Los zamknął z przywoływaczki, gdy stanęła w obronie zamku. Przywoływaczka. I kolejny gargulec. I teraz robimy coś takiego. I najpierw na przywoławce najlepiej się skupić. Chodzi o to, że gargulec potrafi odwalić ulta i bardzo dużo życia mu wraca. Całe życie sobie przywraca. A jakbyśmy się skupiali najpierw na Winstonie, a Symetrą byśmy walczyli, ona by przeszkadzała, to w końcu ten Winston by odpalił ulta, widzicie? O. Oj, 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 bije, 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 bije. Gdzie ona jest? Gdzie jest zaklinaczka? O, i teraz gargulec. Okej. Dobra, i leży. Zaklinaczka? Tibek. Przecież nie żyje, prawda? Widać, narzeczona ją wskrzesiła. No i znowu zdechła. Dobra, i teraz mamy bardzo ciekawą sytuację. Następna, jak tylko zniszczymy te drzwi. Odsuńcie się. Ten bramę tylko i wyłącznie Ash może zniszczyć. No, o, ciach. O. Za bramą zamku na bohaterów czekały wyłącznie cienie. Jesteśmy w zamku Eichenwalde, ale coś tam się czai. To Sigma, niepowstrzymany duch. I teraz on cały czas nas goni. On jest nieśmiertelny, nie można w niego trafić. I trzeba szybko się tutaj przedrzeć. Ona cały czas za nami idzie. On zaraz zniknie. Ja muszę iść przodem, bo tutaj złomniki są i one cały czas eksplodują. O, już padli. Okej, dobra, padła Sojour. Tak, 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 zaraz może wrócić. Teraz wskrzeszamy, o. Ale wraca, więc idziemy. Tutaj używam speed boosta i dodatkowe życie. O. Idź, 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 no i co za typ? Dobra, on zaraz zniknie, spokojnie. Don't worry, don't worry, don't worry. On zaraz zniknie, on zaraz zniknie. Do mnie, chodź do mnie, goń mnie, mnie goń. Pilnie potrzebuję leczenia. Wygrajmy to. Okej. Teraz on tutaj znika, tutaj jest kolejny jumpscare. I teraz walczymy z kolejnym bossem. Eksperyment. Walczymy z bastionem i mord opony wylatują. Ale leży. Dobra. Narzeczona z Womensteina wskrzesiła złomniki? Teraz kolejny taki ciężkawy moment. Tutaj jest dużo dosyć złomników. Pozostaje pytanie, czy jest narzeczoną doktora, czy jego potwora? To naprawdę nie jest teraz ważne. Spójrzcie piesek. Na to. Narzeczona ubóstwiała z Womensteina. Nawet o, to jest dobre. A teraz wróciła tam, gdzie wszystko się skończyło, by dopełnić jego dzieło. Po co? Jak to po co? Po zemstę. Musimy znaleźć pana na zamku. Szybko. Jakiś plan? Dobra, idziemy. Kolejny mord opony wyskakują. Dodatkowe życie. O. Brama jest otwierana. Co za ludzie. Jak umrzesz, to od mojego topora. Zrozumiano? Okej, i wchodzimy na salę tronową. Kto? Co? Co? To pan zamku! Pan zamku! Och nie! Stary tronowy bohaterowie znaleźli pana zamku, skrępowanego na Zdążę? Zdążę. Tak jak planowała, na
Narzeczona Złomensteina! Jestem, widać mnie. Teraz walczymy z Sombrą. Jest boss. Dużo złomników wychodzi z tej strony i z tej strony. Ale nasze główne zadanie to powstrzymywanie Sombry, żeby ona wajchy takie aktywowała. Widzicie? O. Ona tutaj zaczyna jakiś mechanizm uruchamiać i jeśli nie powstrzymamy jej, to będzie radzić prądem władcę. Sam je przestawmy. Dużo damage'a dostanie. Tutaj jest? No, dobra. Trzeba dużo jej damage'a zadać, chyba połowę życia. Mordopony. O, i Bastion wyskoczył. Kurde. Złomensteinowi odebrano możliwość słodkiej zemsty. Okej. Nie popełnię jego błędów. Jest wiele różnych tych przełączników, tutaj takich mechanizmów. Nie wiadomo, gdzie się pojawi. Tutaj. Dobra. Zaraz pojawi się duch. O, jest Sigma, pojawił się. No i padli znowu. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. O, i za nami są. Ja się nie boję tego ducha, jestem tankiem. Twoja szyja jest stworzona do odrąbania. No, gdzie jest? Jej lokaj wróciłby się zemścić. Czemu wszyscy chcą się na nas zemścić? Nic nie zrobiłyśmy. Mów za siebie. Gdzie ta Sombra? Gdzie ta Sombra? Uwaga, gdzie się pojawia? Tutaj. Ale ten team wiele razy padł. Dobra, najpierw sobie skrzesimy tutaj Sojourn. O! Twoje flaki nie są warte funta kłaków. Wstawaj! Nie, to nie jest takie coś, że ja... Ja gram tankiem i tak mało padam. Hakowano? Niech mnie goni, niech mnie goni. Okej, spokojnie, don't worry. Będzie dobrze. O, jest, dobra. Ostateczna walka. Teraz po prostu będziemy już walczyć z Sombrą. Apagando teraz będzie. O, dostałem Apagando, nie uciekłem. Dlatego teraz tak. O, to już jest ostateczna walka. Po prostu już bijemy Sombrę. I leży! Złomensteina spotkał ten sam los, co jej twórcę. Śmierć. A, te kokery! Pan na zamku został uratowany, a Adlersbrunn znów odetchnęło z ulgą. Na razie. I jak się wam podobało? Moim zdaniem jest to jedna z lepszych misji PvE, choć brakowało mi walk z hordami zwykłych omników. Zastosowano wiele nowych rozwiązań typu pojawianie się w innym miejscu, szukanie klucza, senny koszmar z echo, co było teleportacją do innego pomieszczenia. Całość nie polegała na jechaniu na pałę przez zwykłą mapę z PvP, tylko robieniu zawiasów przez przebudowane Eichenwalde. Jest powiew świeżości, ale nie powiedziałbym, że to rewolucja. Raczej taki przedsmak na kampanię fabularną. Oczywiście Gniew Narzeczonej cierpi przez niską powtarzalność. Po kilku razach już się jakoś nudzi. Wiadomo, brak progresji, wzmacniania postaci i poziom trudności nie jest jakoś wymagający. Każdy gameplay wygląda identycznie, więc nie ma żadnej mechaniki, która zachęca do powtarzania. No, może prócz chęci wbijania się na top 500.
Zresztą tak samo będzie z kampanią fabularną. To ma służyć, by poznać historię, poczuć klimat po raz pierwszy, a dopiero potem wskakuje się na endgame. Zatem tak wyglądał nowy tryb PvE, ale na tym nie kończymy omawiania Halloween. Otóż w Gniewie Narzeczonej mamy do wykonania kilka zadań. Niektóre zrobimy mimochodem, a niektóre są poboczne i poukrywane. Więc w następnym filmie omówię sekrety nowego trybu oraz ogólnie pogadamy o nowym wydarzeniu sezonowym. A ja już się z wami żegnam, subskrypcja byłaby mile widziana. Trzymajcie się, cześć!